Siema widzowie, jak na pewno wiecie, wczoraj było Prima Aprilis. I tak, jestem dzisiaj w Dorsa właśnie na temat Prima Aprilis. Zagramy sobie w Dorsy na nowym update'cie, który prawdopodobnie właśnie był na Prima Aprilis, ponieważ dwie windy zostały zmienione na takie, widzicie, jakby takiego starego Robloxa. One w starym Robloxie zawsze tak wyglądało, z takich klocków to było jakby zbudowane. No i właśnie dzisiaj sobie zagramy w taką wersję i nie wiem, czy to na pewno jest na Prima Aprilis, ale chyba raczej tak. Wiem tylko tyle, na pewno to nie zostanie na zawsze, tylko na krótki czas na pewno będzie ta wersja, bo to jest tak jak na przykład Super Hearthstone rok temu też był na Prima Aprilis i... Co to się odwala, czemu tu jakieś te są? Co to jest? XD. W ogóle tu się kłócać nie da, ale się da skakać z tego co ja widzę. Tu jest kluczyk. Dobra, muszę sobie posprawdzajmy te szafki. O, kluczyk. Czekajcie, podgłośnię sobie dźwięki. Ja czekajcie, czy skrzycza sobie. XD. Wspaniała wersja Dorsów po prostu. Jak ja... Ty, w ogóle to są pokoje te takie z normalnych Dorsów jakby. Nie, tu trzeba klikać w te drzwi. Co to się odwala. Fajnie, że nie ma jakichś nowych pokoi, tylko odwzorowali te pokoje z normalnych Dorsów. Czemu ja skrycza mam, jak jest jasno? A może tu skrycze są, jak jest jasno? Ludzie, jak to wygląda? Migu, migu. Leci. Ale czekajcie, bo ja skrycza mam. O kurde, ukrysł mnie. XT. Przydałby się jakiś plasterek czy coś. Dlatego sobie popatrzę tutaj, czekajcie. Fajny dźwięk szafek otwierania. Na nagraniu tego na pewno nie słychać, ale wiecie. Aha, zginąłem. Więc klikamy zagraj znowu i zobaczmy jak dobrze mi pójdzie w następnej rundzie. Dobra, jesteśmy w następnej rundzie i teraz ten. Zobaczymy jak teraz mi idzie i znowu tutaj są jakieś ten. Mam nadzieję, że lepiej niż w tamtej rundzie. I zauważyłem, że tutaj tak samo jak na wersji z Huntu nie można nic kupować w sklepiku na początku. Jakby. W sensie nie ma sklepiku w rundzie. A w sumie dobrze, ja ze sklepiku nie korzystam. To by leci ambush. Ja lubię jumpscare ambusha, nie wiem czemu, więc fajnie by było, jakby mnie zabił jakimś dziwnym trafem, ale nie chcę się specjalnie zabijać. Boże, coś z tą szafą dzieje. Już. Dobra, chyba już. Ej, nie no, może te Dorsy są jakieś upośledzone, ale tak szczerze nawet fajne są. XD. Ale to po prostu wspaniale wygląda, bo to są jakby te normalne z tych Dorsów. W takich szafkach i to akurat wcale nie pasuje do tej wersji, ale to i tak jest piękne. Boże, nie wiem czemu, ale mi jest tak gorąco myka, gdzie? Jutro do szkoły trzeba iść, więc fajnie by się, jakby się okazało, że ja jestem chory jakiś. Bo w sumie ludzie mnie łeb boli trochę. I ten, jakby gorąco mi. Więc fajnie jakby się okazało, że... Ten, chory będę. Z
Co to jest tak podświetlone? Dobra, bo to chyba mnie zabije. Aha, dobra, zabiło mnie. Ej, nie, nie zabiło mnie! Muszę się podnieść? Czekajcie. Kurde, obbi jakieś muszę przechodzić, ale sobie myśleli. Nie, naprawdę mnie Scratch zabił. XD. Dobra, na 12 gwiazdek. Czemu wersja na Prima Plis, która jest zrobiona z jakichś klocków, jest taka trudna? Znaczy ja to gram pierwszy raz, ale może dlatego dla mnie jest taka trudna. Ale wiecie. W sensie ogólnie to może nie jest trudne, ale wiecie, zawsze jak się pierwszy raz gra, to jest trudne. Dobra, jeszcze sobie daję dwie albo trzy próby, albo jedną, nie wiem już. No znowu mnie skrycie. Ten skrycie jest denerwujący już bardzo, coraz bardziej. Migu, migu. Tu muszę to się miało otworzyć. Oho. Scratch. Aha. A więc dobra, ludzie, to już będzie ostatnia próba. A więc dobra, ludzie, to już jest... Co to był za dźwięk? Matko jedyna. To jest już ostatnia próba. Czekajcie, bo sobie ten. To już jest ostatnia próba. Jak teraz zdednę, to trudno. Co to na mordzie mi skoczyło? W tych szufladach chyba nic nie ma oprócz kluczyków, więc tu nie będę już jednak zaglądać z tych szuflad. Fajny dźwięk otwierania jest. Jeszcze skrycza w szafie, nie wiem. No dobra, szukanie kluczyka. Dobra. Aha, dobra, nie było słów, mi się pomyliło, że to na kluczyk jest. Szafa! Dobra, już myślałem, że on mnie zabije, jak mi się tak szafa otworzy. Czyli szafa to jest po prostu punkt taki niebezpieczny, nawet jak jest otwarta, to mnie nie zabija. Warto wiedzieć, ale ja nie mogę z tych oczów takich. Co mnie biją, one wspaniale wyglądają w tej wersji. Ej, bo to obbi było na 12 drzwiach i właśnie chyba ono teraz będzie. I tak, ono jest ogólnie na 12 chyba zawsze. Ała! O dobra, to mnie uderzyło z tyłu, bo to się wracało. Jakby. To już wszystko jasne. A więc dobra, ludzie, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to w ogóle właśnie, patrzcie, to śmierci mi się nie zaliczyły. Ja na samym początku odcinka też miałem 85. Ale dobra, to tak. Jeżeli wam też koniec tego odcinka, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i możecie też subskrybować na moim kanale, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subskrypcji, a wtedy będzie dużo specjalów. I już brakuje... 1000 i ileś tam, więc wiecie, już wcale nie tak dużo i ta wersja jest nawet spoko, ale nie jest jakaś zbyt wspaniała i wybitna.
Możecie też napisać w komentarzach lub na czacie, czy chcecie więcej filmów z tej wersji na Prima Aprilis. Więc dobra. Dobra, ja się z wami żegnam i nara.